Ćwiczenie numer 13. Piesek. Wykonanie prawidłowe. Ćwiczenie to polega na uniesieniu w bok i lekko w przód zgiętej w stawie biodrowym i kolanowym nogi w pozycji na czworakach. Bardzo ważna jest prawidłowa pozycja do ćwiczenia. Uda i ramiona pionowo, plecy w części lędźwiowej lekko wypchnięte w górę. Nie mogą się zapadać. Pozycję taką staramy się utrzymać cały czas tak, aby ruch w jak najmniejszym stopniu wykonywany był w kręgosłupie, a jak największym w stawach biodrowych i miednicy. Łokcie cały czas są wyprostowane. Wykonanie nieprawidłowe. Częstymi błędami są zwłaszcza zapadanie się kręgosłupa, a także uginanie jednego z łokci i związane z tym skręcenie całego tułowia podczas ćwiczenia. W tej sytuacji ruch przenosi się w inne niż zamierzone miejsce, zmniejszając skuteczność ćwiczenia.